Cześć! Jesteśmy na przedmieściach Warszawy w pięknej, zielonej i rozwijającej się miejscowości Wiązowna. Będę miała przyjemność zaprezentować Wam za chwilę dom dwulokalowy zbudowany z materiałów najwyższej jakości. Zapraszam do środka. Główną częścią pierwszego lokalu w tym domu jest duży, doświetlony 4 oknami salon z kominkiem. Po prawej czeka nas widna i przestronna kuchnia z ekspozycją na zachód. Po przeciwnej stronie znajduje się gabinet, który może pełnić funkcję dodatkowej sypialni lub pokoju gościnnego. Ostatnim pomieszczeniem na tej kondygnacji jest łazienka z kabiną prysznicową. Schodami wchodzimy na piętro, gdzie znajdują się 4 przestronne i ustawne sypialnie. Możesz je zaaranżować wedle własnych potrzeb. Z dwóch z nich wyjdziesz na taras skierowany na ogród. Znajdziemy tu również przestronną łazienkę. Drugie mieszkanie zlokalizowane jest na piętrze nad garażem. Niewątpliwym atutem jest jego oddzielne wejście. Na wprost od wejścia znajduje się przestronny, dobrze doświetlony salon, który jest częściowo połączony z widną kuchnią. Nie zabraknie tu również miejsca na wydzielenie części jadalnianej. Z salonu wychodzimy na duży balkon z widokiem na ogród. Lewa strona tego mieszkania to sypialnia z praktyczną garderobą, łazienka z wanną oraz kabiną prysznicową jest zlokalizowana w prawej części lokalu. Gospodarcza część domu to garaż, pralnia, kotłownia i spiżarnia. Najbliższe otoczenie tego domu to piękny, zagospodarowany ogród z oczkiem wodnym, porośnięty starodrzewiem. Jest idealnym miejscem odpoczynku i relaksu po pracy. Na uwagę zasługuje również część działki znajdująca się przed domem. Jest tu podjazd z kostki oraz 2 wiaty na auta. Dzięki nowo otwartej południowej obwodnicy Warszawy do miasta dostaniemy się w niespełna 20 minut. Sam wjazd na trasę znajduje się 3 minuty drogi od bramy na posesję. Dzięki temu jest tu cicho i spokojnie. W pobliskiej okolicy znajdziemy pełną infrastrukturę, co sprawia, że zwyczajnie dobrze się tu żyje. Jeśli chcesz mieszkać w cichej, zielonej okolicy z dobrym i szybkim dojazdem do Warszawy, to zadzwoń do mnie koniecznie.